wiadomo, moich kibiców, moich klubów, ale także i dla siebie. Bo Stora Sport, jak mało kto. Drodzy Państwo, być może nie wszyscy wiedzą, że przygoda nie taka już na półprofesjonalna Piotra Śwista ze sportem rozpoczęła się od akrobatyki sportowej. Był kucherkiem, jak sam o sobie mówił. Był takim delikatnym chłopcem, ale miał jednak wielką spychałkę do tego, aby pokazać, co potrafi. Jak ten jego gość, który stoi obok niego. Panie i panowie, to wróg Piotra Śwista. Filip, witamy Filipka. Wszyscy razem, który już teraz rodziny Piotra, która na nas wędruje, małżonka Mirella. Oczywiście jak zawsze z Piotrem, bo trudno sobie wyobrazić Piotra bez Mirelli. To mimo upływu lat wciąż zakochana para, wciąż niezłączni, wciąż wspaniale się ich ogląda. A więc Mirella dziś, jak słyszałem, razem z córką Flavią, mężem córki Czarkiem, Filipkiem oczywiście. No i witamy również siostrę Piotra Śwista, Bożenę, która przyjechała z mężem Wojtkiem i ze swoimi dziećmi Magdą i Kamilem. A więc proszę Państwa, witamy serdecznie rodzinę, serdecznie zapraszamy ją tutaj do nas. A za chwilkę czekamy na prezentację. Dziękuję Ci serdecznie. Wspaniała chwila, drodzy Państwo.
od Poniebiła. Tutaj mamy, drodzy Państwo, wyjątkowy plastron i kwiaty, i dyplom grawerowany, i te wszystkie niespodzianki. Teraz, drodzy Państwo, gratulacje od włodarzy miasta i powiatu. W imieniu Pilar wszystkich chciałbym Panu bardzo podziękować, że potrafił Pan przez te 32 lata pokazywać, że można upadać i faktycznie fizycznie, ale też można upadać psychicznie i można powstawać. Uczy Pan tego tych wszystkich, którzy dzisiaj stoją tylko wokół Pana i nie mówimy Panu już żegnaj, mówimy do widzenia. Jestem przekonany, że będzie Pan swoją wiedzą chciał się dzielić. Jest Pan prawdziwym kapitanem, pomagał Pan tym słabszym wtedy, kiedy upadali na duchu. Niech dzisiaj Pan ich też dalej prowadzi, już jako trener. Prezydent Juli Miguel Łuski, ma to Państwo nazywające przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Basiaka. Ja myślę, że te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie tak wspaniała kobieta obok Pana, także też mamy upominek dla żony, bo jak to mówią, w najbliższych zawsze siła. Wierzę, że dzisiaj kończy Pan karierę zawodniczą, natomiast nie kończy Pan przygody z pińskim klubem. Czy to być może jako trener przyszły, czy to wie, może kiedyś nawet menadżer, a może kiedyś trener reprezentacji Polski. Życzę Panu właściwie wszystkich tych grup po kolei. Myślę, że do każdej Pan, w każdej razie będzie Pan spisywał świetnie. Tak samo jak zawodnik, który pokazuje charyzmę, wolę walki i wytrwałość. Tylko sportowiec wie, co to znaczy być sportowcem, a szczególnie w tak niebezpiecznym sporcie, jakim jest speedway. Dlatego z tego miejsca przekazaliśmy chwileczką jedzankę na ręce Pana żony, a Panu ten skromny, pamiątkowy puchar. Ja myślę, że on zawsze będzie w pile, tak długo jak Pan będzie w tej chwili, także myślę, że wieczność. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękujemy za życzenia od Związku Powiatu Pińskiego. Małgorzata Birella oczywiście zadowolona mężu Połyszy chodzić, a więc serdecznie, serdecznie za to dziękujemy. Drodzy Państwo, kolejne gratulacje już za moment. Zapraszam serdecznie kolejne osoby, które tutaj z upominkami do nas docierają. Aha, mamy tutaj także dwa upominki, ale myślę, że z tymi jeszcze poczekamy. Natomiast wiem, że jest delegacja gorzowskiej sali. Myślę, że jest to jak najbardziej na miejscu, aby teraz poprosić członków klubu, który jest aktualnym mistrzem Polski, który Piotr Świst rozpoczynał swoją przygodę. Witamy Pana Stanisława Maciejewicza, mechanika, który kocha żużel całym sobą. Witamy Pana Stanisława Chomskiego, który trenuje teraz Star Wars za kiedyś, przecież również bawił się żużel chwilę. Witamy pozostałą delegację, Paweł Niżeł. Witamy Jarosława Dałę, którego też znamy tu chwilę. No i teraz pewnie wzruszenia się podają, bo trudno, żeby było inaczej. Dziękujemy Panowie, że jesteście razem z nami i że w tej wyjątkowej chwili dotarliście właśnie tutaj. Piotr Świst odbiera gratulacje od swoich wielkich przyjaciół ze Starigorzu i Bartek Zmarznik, on także z upominkiem dla swojego mentora. Bartek Zmarznik, który być może przebije sukcesami Piotra, czego mu serdecznie życzymy. Wielkie brawa dla tego, który przekazał czasem swojego młodszego koledze na początku sezonu. Wiem, że są również kwiatki od Pana Henryka Kosty z Suchą Anną. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy Państwu za obecność. To także taki wyjątkowy moment i bardzo piękna chwila. Drodzy Państwo, te kwiaty to oczywiście można powiedzieć od nas wszystkich, bo trudno, żeby było inaczej. Szanowni Państwo, wstajmy, jeżeli teraz siedzimy i zaśpiewajmy, jak najpiękniej potrafimy, dla Piotra Śwista, dla małżonki, dla rodziny. 100 lat! 100 lat! Nie żyje, żyje na wiek! 100 lat! 100 lat! Nie żyją, żyją! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie żyje, żyje na wiek! Nie żyje na wiek! Piotra Świst! Piotra Świst! Piotra Świst! Piotra Świst! Piotra Świst! Przez długie lata, drodzy Państwo, Piotr Świst, nie, 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 nie
wspomniało wielokrotnie. Patrzę jeszcze na osobę, która tutaj stała od nas, jeśli ktoś jeszcze składa życzenia, to o to serdecznie prosimy właśnie teraz, bo nas jest ku temu odpowiedni moment. Piotrze, też pragniesz przekazać kilka słów, bardzo proszę. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi i wszystkim za te miłe słowa, które dostałem. Chciałem podziękować i kibicom za te 6 lat przedowych pani. Nie zapomnę zawsze, to jest z nami, pamiętajcie. I chciałbym tutaj właśnie tą otworzyć tą sztukę, żeby to miało ręce i nogi, żeby wychować zawodników, którzy będą reprezentowali nasz klub. Chciałem podziękować mojej rodzinie, żonie, córce, jest moja siostra, prawie, i kochanemu wnukowi Filipowi za wsparcie, jakim mi całą karierę darzyli. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, można chyba odpowiedzieć, że ktoś jeszcze niedługo rodzinę zasili. Muszę się pochwalić. Tak, muszę się pochwalić, że w kwietniu będę podwójnym dziadkiem. No to wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za takie słowa. Mimo prosiści. Szanowni Państwo, ponieważ sezon dobiega do końca, Tomasz Sotel jeszcze słówko. Bardzo proszę. Dziękuję, jeśli mogę tak krótko. Chciałbym w imieniu zarządu podziękować panu prezydentowi Piły, panu Piotrowi Grodzkiemu za wsparcie, jakim oddał miasto Piła w sezonie 2016. Panie prezydencie, prosimy o więcej. Zapraszamy na stadion. Naszym celem na nowy sezon jest oczywiście pierwsza liga. Zajęliśmy 5. miejsce, chcielibyśmy być wyżej. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Ja również dziękuję panu prezydentowi, w imieniu całego zarządu. Mam tutaj też podziękowanie dla pana starosty Elbisza Komorowskiego, który też nas bardzo wspiera ten klub i bardzo mu za to dziękujemy i prosimy jeszcze. To wszystka przyjemność, tym bardziej, że są pieniądze na wszystkich, prawda, podatników, więc tak naprawdę to wszyscy kibice wspierają sport, a w tym konkretnym przykładzie Piłski Klub Żużowy. A starosta jest tylko i radni powiatowi takim jakby pośrednikiem. I o tym zawsze pamiętajmy. Dziękuję. I jeszcze drodzy Państwo, dziękując za oddawanie, za wsparcie. Kilka słów od Piotra Śliwca. Chciałem jeszcze podziękować delegacji ze Stali Gorzów, trenerowi Chomskiemu, z którym zdobyłem najwięcej medali dla Stali Gorzów i dla naszego kraju. Stasiowi Chomskiemu, który przygotował motocykle. Heniowi Zbuczyńskiemu, który mi szykuje motocykle na Piłę. Paweł Nizio, kolega z Toru i mechanik. Chciałbym podziękować bardzo wszystkim zawodnikom, którzy dzisiaj tu przybyli, o których nie można zapomnieć, którzy nie mogli, niektórzy, ale w ostatniej chwili się zdecydowali, jak Marek i jak Maciek Janowski. Bardzo dziękuję serdecznie Paszkowi z Marcikowi, który mógł jechać gdzie indziej, a przyjechał tutaj. I bardzo dziękuję wszystkim kolegom. I kolejny ze Szczecin, tu nowych zawodników, aż może któryś z nich będzie jeździł na przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo. Piotr Świst, bohater turnieju, który czas rozpocząć. Szanowni Państwo, pora zacząć prezentację, bo ten moment jeszcze widzę gratulacje od Janusza Michaelisa, człowieka, który doskonale pamięta, kiedy Piotr tutaj po raz pierwszy się pojawił w roku 92 na tym odrestaurowanym, nielubianym przez niego torze, ale punktował jak zwykle, niezwykle skutecznie. I jeszcze pan Grzegorz Piechowiak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, również składa gratulacje naszemu bohaterowi. Szanowni Państwo, zapraszam żużlowców do tego, żeby ustawiliście do prezentacji, ponieważ nadszedł moment, który zawsze inauguruje imprezę żużlową. Witam serdecznie sędziego zawodu, pan Krzysztof Mejze z Celna. Witamy serdecznie arbitra klasy międzynarodowej, który razem z nami tutaj będzie w tych zawodach uczestniczył. Kierownikiem zawodu, drodzy Państwo, jest doskonale znany człowiek, który karierę Piotra Śliwca śledzi od początku. Przemysław Kurtyk, miła, witamy. A teraz, drodzy Państwo, wyjdę do rozkoszne. Z numer 1 pojedzie Piotrek Śliw! Witamy serdecznie. Na drugim, na stronie dniu dzisiejszy, Tomas Jurgensen. Witamy serdecznie startującego dzisiaj z numerem 3, z trójką, Przemysława Fabińskiego. Adrian Cyfer, numer 6, witamy serdecznie.
piątka, proszę Państwa, ten, który to chwilę bardzo lubi, Daniel Jeleniewski. Ten szóstym Maciej Jaroszki. Przyjęcie także startującemu dziś z siódemką Arkowi Pawlakowi, ale tutaj Grzegorz Pałacek. Witam serdecznie, jest do tego dziś z numerem 9 Mariusza Puszakowskiego. Z numerem 10 pojedzie Oliwier Darco. Zresztą, o którym mówił Piotr Świs. Z 11, panie i panowie, Bartosz Smarzi! Stanisław Burza! Marszu! Kacper Gomulski! A z numerem 14 na platformie Mikołaj Cyrylo! Zawodnika z 15, Kamil Pulczyński. Z numerem 16 pojawia się to, że będzie się Paweł Maliszewski. Witnego zdjęcia, zacznijmy szeregi, drodzy panowie, drodzy państwo, droga rodzina, chodźcie teraz do Polski. Panie Piotrze, proszę pomogić towarzyszy, żeby wspólne zdjęcie było, bo takiej pamiątki nie możemy opuścić. To będzie pamiątka na lata dla nas wszystkich, a wy, drodzy dziennikarze, róbcie zdjęcia, potem sobie wciągniemy z internetu i wciąż będziemy mieli na pamiątkę. Dobrze, drodzy państwo, oczywiście małżonka również musi to być, drodzy państwo, Mirella Świs, bardzo proszę, do męża i już nie odstawać się, teraz już będzie częściej mowy. Drodzy państwo, oczywiście turniej pożegnany Piotra Świsa, to wydarzenie wzruszające, wyjątkowe i pewnie też troszkę smutne, aczkolwiek ja myślę, że ten smutek, że chłopcy będą płacić o punkty, a może później popatrzymy sobie dopiero na momencie, że pracujemy nad twarz Piotra, wy, drodzy państwo, nie widzieliście, to łzy wzruszenia leciały. Po drugie, żeby było inaczej. To wielkie twardzie, ale w takiej chwili nie jest nie każdy. Szanowni państwo, raz jeszcze. Piotr Świs, wielkie brawa! Dobra, ja chcę. Proszę państwo, zanim zaczniemy na stronie Piotr z grupą kibiców.
To zdjęcie zostało wykonane bodaj po meczu niezdolnym Łódź 4 września. No ale dziś mamy 8 października i to wydarzenie, wierzę w to mocno, będzie nam długo, długo tkwiło w pamięci. Oskar Wężnika, Piotr Świsz, Tomas Jurgensen, Przemysław Pawlicki i Adrian Cyfer. Kogo nie ma, niech żałuje. My będziemy żyć tą imprezą całym sobą. Już od teraz. Świsz, Jurgensen, Pawlicki, Cyfer. Wyścig pierwszy czas zacząć. Turniej pożegnalny pana Piotra. Padało, szanowni państwo, od poniedziałku z przerwami, ale dziś słońce dla Świsza zaświeciło. Niech nam jedzie jak najpiękniej. Ruszamy ze zawodami.
już teraz pokazał, jak wspaniale jeździ na żużlu. Zmarznik 3 punkty, 2 przywozi Oliver Bergson, ładna postawa Szweda, 1 punkt Stanisław Orze, 4. Mikołaju, zapraszamy serdecznie na start. Mikołaj Turyło, drodzy Państwo. Człowiek, który jeszcze tydzień temu w Bydgoszczy startował w bardzo ciekawych i oryginalnych zawodach, otwarte mistrzostwa miasta. Tam Mikołaj również walczył jak lew. Od krawężnika Pulczyński, Turyło, Staniszewski, Gomulski. Piotr Świst, ale najpierw słówko o was, panowie. Może zacznę od Jarka. Jak noga? My tu żyjemy cały czas tą twoją nogą i zastanawiamy się, kiedy wrócisz do pełni sprawności. Halo, halo, halo? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki bardzo. Cieszę się bardzo, że dostałem zaproszenie od Piotra Śwista. Dzisiaj. Co prawda jest... Nie zdecydowałem się, żeby jeździć. Musiałem skończyć sezon ze względu na kontuzję, którą cały czas gdzieś tam leczyłem. Jeszcze muszę o tą nogę dbać, ale wszystko jest na dobrej drodze. Ja myślę, że teraz zima, to będzie czas, kiedy będę mógł się porządnie przygotować i zacznę rywalizację od nowego sezonu już na 100%. No, także chciałbym wrócić do dobrej formy. Nadzieję, że mi się uda. Jarku, serdecznie się tego życzymy. Teraz Tomasz Golot. Tu także kontuzje za panem plątały się jak nieszczęścia, jak takich 7 demonów. Wszystko w porządku, jedziemy dalej. Witam serdecznie was wszystkich. Skorzystając z okazji Piotka do Jarnia, przyjechałem razem tutaj moim kampelkiem pokibicować. Rzeczywiście jestem też po kontuzji. Zaleczam i mam nadzieję, że do następnego sezonu ta kontuzja już mi, że tak powiem, da żyć i będę mógł normalnie jeździć. Ale cieszymy się, że dzisiaj jesteśmy z Piotkiem. Wielka historia odchodzi. Wspaniały człowiek, który wiele zrobił dla tego sportu. Życzymy mu, żeby to życie jego układało się pomyślnie i żeby był szczęśliwy do ostatnich dni. A sport, jak dla nas był i jest najważniejszy i w pewnym momencie się kończy. Także życzymy mu dużo uśmiechu i pewnie za jakiś czas my też do niego dołączymy. Pozdrawiam was serdecznie. Panie Tomku, ja tak szybko nie odpuszczę. Czekaliśmy tutaj na pana obecność od 2003 roku. Pamiętam, to był ostatni pana występ. Ile to lat? 13. Kolejna liczba, 32 lata. Tyle jeździł Piotr Świst. Pan zdawał licencję 88 rok, czyli 28. Dobijemy do tej 32? Mój plan życiowy był, żeby jeździć do 50, natomiast nie wiem, czy to się uda. Gdy nie będą kontuzje omijać i będę szczęśliwie jechać, a przyszły sezon rozjeżdżę się na wysokim poziomie, jest to realne. Natomiast myślę, że nie będę zajmować tak długo miejsca i młodym ustąpię swojego miejsca już za jakiś czas. Tomku, jedź z nami jak najdłużej, bo tego chcemy. Oczywiście Jarosław 11 lat młodszy, więc przed tobą jeszcze duża przyszłość. Jarku,
Piotra Śwista. Jak wspominasz człowieka, który zaczął dużo przed tobą, ale jednocześnie miałeś z nim również pewne zatargi na torze? Nie pamiętam, czy jakie zatargi były. Na pewno było dużo walki, bo jeszcze miałem okazję oczywiście sporo biegów z Piotrkiem odjechać. No co mogę powiedzieć, bardzo zasłużona postać dla polskiego sportu żużlowego. Bardzo charakterny człowiek, który dla sportu oddał wszystko i po dzień dzisiejszy okazuje się, że jest ktoś nie na sportowca całkiem wiekowy, ale potrafi wyglądać bardzo młodymi zawodnikami, więc ten harduka cały czas pokazuje i tak jak powiedział Tomek, życzymy mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i spełnienia marzeń. Zobaczymy. Zatargów może Jarosław nie miał, ale Tomasz miał zatargi z Piotrem, no panie Tomku, były takie czasy, z Piotrem tam się spinaliście, były takie momenty, kiedy kibice się zastanawiali. Jeszcze zobaczymy, nie? Czy tam nie będzie jakieś bójki? Rzeczywiście to były tylko i wyłącznie zatargi sportowe, kto ma wygrać, więc i Piotrek wygrywał i ja, dzieliliśmy się tymi punktami, dla swoich klubów przywoziliśmy te punkty, natomiast tak jak powiedziałem, ukłony dla Piotka, wielka historia, wielki człowiek, sportu. Pamiętam, no jak byłem młodym człowiekiem, jeszcze nie jeździłem, tak, Piotrek już jeździł, jego rywalem był Dołomisiewicz. Oni wtedy rywalizowali o mistrzostwo świata. Najwięcej punktów dla każdego z klubów. Powiem szczerze, że nieraz zastanawiałem się, czy będę umiał tak szybko jeździć jak Piotr. Ale udało się i wspólnie zostaliśmy zawodnikami, żużlowcami. I tak się składa, że dzisiaj jego żegnamy, a ja z przyjemnością przyjechałem, żeby właśnie to uczynić. Dziękuję serdecznie. Tomasz Golot, Jarosław Hampel, panowie zostańcie jeszcze z nami w parkingu, a po meczu, mam nadzieję, kibice też z przyjemnością wam potowarzyszą. Przegrywając tylko raz z parą Harcienko Rzetka. No a później, drodzy Państwo, był rekord Toru 67-85 i wiele innych fantastycznych występów także w barwach innych zespołów. Piotr Świst, tor drugi na pierwszym polu Kacper Gomulski, na razie trójka. Tor trzeci Daniel Jeleniewski z jedynką i na torze czwartym Mariusz Buszakowski. Mariusz i Piotr bez punktu, Daniel jedynka, Kacper trójka. Daniel Jeleniewski, wychowanek motoru Lublin, klubu, który ma wrócić po rocznej wakacji do rozgrywek drugoligowych, czego oczywiście serdecznie wszystkim osobom związanym z lubelskim żużlem życzymy. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, Gomulski, Świst, Jeleniewski, Buszakowski. Takim się dzisiaj podoba, że renta honorowa musi być. Dziękuję. W kasku czerwonym to drugi na mecie Kacper Gomulski. Uporządkujmy. 3 punkty Świst, 2 Gomulski, 1 Daniel Jeleniewski, kask biały. Ostatni przyjechał Mariusz Puszakowski. I brawa! Drodzy Państwo, brawa dla Piotra Śwista!
zabawa.
Thank you.
pan Bartek chce nas dzisiaj uszczęśliwić rekordem toru, ale jeśli tak, to ma ku temu wszelkie szanse. Bartosz Zmarznik w pięknym stylu zdobył te 3 punkty. 2 punkty dla Macieja Jawowskiego, 1 przywozi Paweł Staniszewski. Bartek Zmarznik zwyciężył w tym biegu, ale z każdym kolejnym biegiem ten młody chłopak się rozkręca i boję się, że w dniu dzisiejszym może paść rekord. Kamil Polczyński i tor czwarty Tomasz Jorgensen. Zwycięzcom, dziękujemy tym, którzy pokazują, że należy mimo niepowodzeń walczyć do końca. To, drodzy Państwo, Kamil Polczyński. A wyścig 10 wygrywa Tomasz Jorgensen, który teraz wykonuje rundę honorową. Warto z nim porozmawiać po meczu. Naprawdę sympatyczny młody chłopak, który jest bardzo skromną osobą.
nas w kontakcie i ciekawie od startu do mety. Brawo dla Kacpra, kolejna trójka, wychowanka startu Gniezno. Kasper Gomulski 3, 2 punkty Adrian Cyfer, 1 przywozi Oliver Bernson. Ostatni, drodzy Państwo, Arkad Pawlak. Ależ oni się cieszą, w wielu przypadkach kończą już sezon i chcą Państwu w ten sposób również podziękować za całoroczny doping. To jest, drodzy Państwo, ekstraligowa szkoła. Rok spędzony w ekstralidze, drodzy Państwo, to tak jak rok na Oxfordzie, na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Stanisława Burzy, 8 punktów Kacpra Gomulskiego, 4 punkty Mikołaj Curyło, 2 oczka Kamil Pulczyński i 1 punkt Paweł Staniszewski. Człowiek na dorobku, który cały czas rozwija swoją karierę. Ten sezon ma troszkę słabszy, ale i tak jest się czym pochwalić. Będzie ósemka w Grand Prix? Dobry wieczór wszystkim. No tak, mam nadzieję. Zrobimy wszystko, żeby się utrzymać, ale na razie rozkoszujemy się jazdą w chwilę tutaj Piotra na turnieju, więc bardzo się cieszę, że tu mogę być. Tak przypadliśmy z Przemkiem Kławieckim na ostatnią chwilę. Więc cieszę się, że dojechaliśmy i możemy tutaj się zaprezentować. No właśnie, tematy Grand Prix zostawmy na boku, bo tam dół ciśnie jak najbardziej potrafi, a ty przecież w Pile jesteś nie po raz pierwszy, bo brałeś udział w turnieju piłkarskim, podziwiałem twoje umiejętności. Natomiast kiedy Piotr przed turniejem opowiadał o tym, kto startuje, mówił: sami przyjaciele, skoro zadzwonił do ciebie w ostatniej chwili, a ty przyjechałeś, to znaczy, że na ciebie też można zawsze liczyć. Z Piotrem lubicie się od dawna? Z ostatniej chwili to nie tak do końca, bo tak naprawdę klub byłem wystawiony na finał Mistrzostw Polski Par prawie, więc to gdzieś kolidowało i przez to nie mogłem na początku potwierdzić mojej obecności, ale w momencie, kiedy tylko odwołano został turniej prawie, od razu z uśmiechem na twarzy zadzwoniłem do Piotra i przyjechaliśmy, więc... Ja z Piotrem się znamy całkiem dobrze, mieliśmy okazję spędzać razem wakacje, co było dla mnie niezapomnianym przeżyciem i naprawdę z uśmiechem tutaj przyjechałem. No dzisiaj Pariuki będzie też na pewno takim niezapomnianym miejscem, ale to nieco później. Macieju, czy gdybyś startował z czwartego pola, dałbyś radę wygrać z Bartkiem dzisiaj? Startowałem z pierwszego, Bartek był strasznie szybki, więc... kamerowałem z tyłu i obserwowałem, jak jedzie. Wracasz po tym sezonie do Wrocławia, to chyba dobra wiadomość. Ten Poznań wybitnie ci nie leżał. No tak, nie ukrywałem. No cóż, no to jak to, nie szło, nie ma co też do końca zrzucać na tor czy na sprzęt. No, ewidentnie gdzieś tam popełniliśmy jakieś błędy. To później gdzieś tam wyszło. No, mam nadzieję, że kolejny sezon będzie dużo lepszy. Pytanie do ciebie. Powiedz proszę, kiedy wylatujecie do Australii? Do Australii wylatujemy chyba 17. Z tego co mi wiadomo. Troszkę się wygrzejecie przynajmniej. Maciej Janowski, wielkie brawa, drodzy Państwo. Reprezentant Polski, reprezentant IV. Człowiek, który już teraz, mimo bardzo młodego wieku, osiągnął mnóstwo sukcesów.
Dziękujemy mu za to. Dwa punkty zdobywa Mikołaj Curyło, a jeden przywozi Stanisław Burza. 65 sekund i 88 centych. 65 sekund i 88
bo przecież nikt nie każe różnowcom dziękować państwowo wyścigu, a oni z własnej dobrej woli to robią. To jest bardzo nieprzyjemna historia i dowód na to, że dziś wszyscy bawimy się doskonale i dla Piotra, i dla samych siebie. Adrian Cytler dowiózł trójkę, dwa punkty, znający przecież ten tor dość dobrze. Już mimo lata 90, a teraz to chyba bohaterstwo Staligorzów. Panie Jarku, stał się pan bohaterem dwumeczu finałowego, ale w ogóle Staligorzów, bo ten tor okazuje się nie do zdobycia, nie tylko w tym sezonie. To robi Staligorzów, jak rozmawiała. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Jest to naprawdę miła atmosfera, chwilę zawsze mi się jeździło pięknie. Ja tu przyjeżdżałem, to było radość przyjeżdżania na mecze, to była naprawdę atmosfera wspaniała. W tej chwili jestem toromistrzem, jak wiadomo wszystkim, bo w internecie huczy na temat nasz temat. Powiedzieli, że to nie jest takie, jakie znaleźli, no to był idealny, moim zdaniem był taki, jak się należy, także nie wiem, dlaczego jest tak awanturalnie. To on przegrał, no to on musiał przegrać, bo nie ma innej możliwości. No tak, pan jest zarządą i oczywiście, nie prosił to o obiektywy, każdy kibicuje swoim. Panie Jarku, oczywiście, żarty żartami, pracować trzeba, tor był należycie przygotowany, natomiast my wspominamy te lata spędzone tu, ale dzisiaj wszyscy kłaniamy się Piotrowi Ścisłowi. Jaki był Piotr jako młokos? Bo wy zaczynaliście razem, pan jest 3 lata starszy od Piotra, ale a pan był to latka. Nie pamiętam, jak my razem praktycznie rzecz biorąc zaczynaliśmy szkółkę i razem byliśmy cały czas w szkółce. Ogólnie rzecz biorąc, z Piotrem Świstem tworzyliśmy duch. A Piotr ma specyficzny charakter, nie tak, że pasowaliśmy do siebie. Tworzyliśmy duch w klubie, chodziliśmy razem, możemy wspominać nasze treningi na stadionie i później po treningach był Kurczak, Drożna i Lody Komandorskie, gdzie zawsze zaprosiliśmy swoje wszystkie. Panie Jarku, czyli w takim razie te historie są niezapomniane. A pamięta pan, jak strzelał razem z Sebastian i Helmut, to była taka świetna para, która tutaj razem wystrzeliwała nieraz 5-1. No nie raz, pierwszy bieg za życie i zawsze był. Dopiero później ewentualnie żeśmy się rozchodzili i były różne, to wiadomo, tor się zmienił. W pierwszym biegu zawsze wygrywaliśmy z kasem 5-1, nie wiem, że to była sytuacja. Jarku, oczywiście jak widzę kibice, to wszyscy dostanę, pamiętają, jak kiedyś pytałem o to ciebie, Meksyk Słowostrów, ostatni wyścig i dzięki tobie właściwie Polonia Figa wtedy wygrała, to był rok 93, taki fantastyczny mecz, pamiętasz to? To była taka sytuacja, że musieliśmy z Grzegorzem Warczynką przywieźć 3-3, co najmniej 3-3. I w tym momencie Grzegorz, ten mówię, zrobił taśmę i zostałem sam z Jackiem Bruchajzerem i z Wolontowem, gdzie to była jedna z lepszych par, a nie najlepsza para była przy Grzegorzu w tym momencie. No i jeszcze taka sytuacja była, jak wszyscy kibice pamiętają, gdzie Wolontow bardzo agresywnie pojechał, gdzie mocno mnie popchnął. Jacek przegrał ze startu praktycznie. Wolontow popchnął mnie tak mocno, że uderzyłem prawie o płot, ale się jakoś wybroniłem z tego. I takie zacięcie było, że muszę to wygrać. Dogoniłem go i zauważyliście, zrobiliśmy to samo, tylko ja mu zrobiłem to po przeciwnej stronie. On uderzył w płot i później miał pretensję do sędziego. Tak samo było przed chwilą, panie Jarku, dziękujemy za tą wycieczkę w przyszłość. Szemek Pawlicki, chodź do mnie, Przemysław Pawlicki, ja się nie odpuszczę. Szemek Pawlicki, człowiek, który sławił Przemku. Wygrasz te zawody? Wygrasz dzisiaj? Czemu jeszcze? Jak się jedzie, mając za plecami Bartka z Marzlika, zastanawialiśmy się z kibicami. Musisz się oglądać w tej i we w te, a on cały czas atakuje. No tak, Bartek pokazuje od kilku lat, że jest bardzo szybkim zawodnikiem. Też jesteś bardzo szybki, gdyby nie twoje punkty, z całym metalu na pewno by nie zdobyła, a złota tym bardziej. Powiedz mi proszę, Przemku, jeszcze tak króciutko, czy to prawda, że mówisz na Piotra Ścisabuja? Tak, jak byłem mały i tata mnie poznał z panem Piotkiem, no to mówiłem wuja.
Jak zacząłem jeździć, no to już przeszliśmy na ty, więc trochę się zmieniło, ale jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie, żeby dobrze się bawić i podziękować za tą długą karierę Piotrka i za te wszystkie biegi, które też dla nas pokonywał. Czy będziesz jeździł tak długo na rzeczu jak ja? Zobaczymy, jak mi zdrowie dopisze, to oby jeszcze dłużej. Pozdrowienia dla Przemka, pozdrowienia dla brata i dla taty. Pozdrawiamy serdecznie. Tam właśnie Elit Wetlanda i ten charakterystyczny skandynawski żółty krzyż na niebieskim tle, a więc flaga Szwecji. Oliver Benson, thank you very much. Dziękujemy bardzo. 3 punkty dla przyszłości szwedzkiego żużla, 2 dla Grzegorza Malaska, a 1 dla Kamila Pulczyńskiego, któremu także dziękujemy za udział. I znów ten piękny obrazek. Oni dziękują wam, wy podziękujcie im. Dziękujemy za sezon 2016 i za to, że przyjechaliście dla Piotra Śwista dzisiaj do Piły. Dzięki całej trójce żużlowców, którzy startowali w wyścigu. Którzy kończą przygodę z turniejem. Wielkie brawa dla całej czwórki i dla tej skandynawskiej gwiazdki, która nam tutaj ładnie błyszczy nad Pilskim Stadionem. Thomas Jorgensen, tak jak Oliver Bernson ze Szwecji, tak teraz Duńczyk zdobywa 3 punkty. I dziękujemy także pozostałym. Oni także kończą zawody rundą honorową. 2 punkty dla Arka Pawlaka, 1 dla Mariusza Pruszakowskiego, 0 dla Pawła Staniszewskiego. Wielkie dzięki. 66 sekund i 17 setnych, 66 sekund i 17 setnych to czas zwycięzcy wyścigu.
Kasprowi Gomorskiemu. Ależ to była piękna walka. Bodaj najciekawszy wyścig wieczoru. Dziękujemy całej czwórce za piękne widowisko od początku do końca. Wielkie brawa! Ale Gomuła jest leżał. Nikomu więc nie uda się dzisiaj zdobyć kompletu, a na największą owację za zwycięstwo w wyścigu 19 zasłużył Maciej Janowski. Brawo dla Maćka, brawo dla drugiego na mecie Kacpra Gołąskiego, trzeciego Przemysława Pęknego i ostatniego, ale także efektownie żegnającego się z kibicami Stanisława Buszy. Dziękujemy. 65 sekund i 17 setnych, 65 sekund i 17 setnych to czas zwycięzcy wyścigu 19, a był nim Maciek Janowski. Jeszcze, drodzy Państwo, jeszcze! Nie jeżdżą dla pieniędzy dzisiaj, nie jeżdżą dla pucharów, jeżdżą dla Piotra Śwista i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Thank you.
mamy robić zdjęcia. Zobaczcie! Ludzie! Ale... Dzięki na chwilę!